Ja uważam, że jeżeli ktoś wybiera sobie taką przyszłość, że chce zarabiać swoim ciałem, to jest to jego wola. Karane jest to, jeżeli ktoś sprzedaje tą dziewczynę. Ale jestem absolutnie przeciwna temu, aby tą agencję nazywać agencją mody. No to jest potocznie mówiąc burdel, a te panie nie są modelkami, tylko są prostytutkami. I to się buntuje, bo naprawdę dziewczyny młode, często troszkę zagubione i zakompleksione, szukające agencji mody, chcące być modelkami, gdy trafią do takiej agencji, która jest pod szyldem agencji mody, i dowiedzą się, jak łatwo tak naprawdę można zarobić duże pieniądze, to niestety mogą temu ulec. I to jest złe w tym wszystkim.